One shot nadchodzi. Mam ski pas. Potrzymaj. Gdzie mam tą? Nie masz starego jakiegoś? Bo ja miałem Dolomiti oczywiście, super ski. Oczywiście, że mam. A gdzieś jeszcze mam ten z Madonny na pamiątkę jeść ze mną. Tak? A nie, w domu stoi. To będzie dobry dzień, słoń. Tak. Zgadzam się. Przy nucie tej pięknej austriackiej piosenki zaczynamy nowy sezon. Słoń jest! Lew jest! Wszyscy są! Drużyna Słonia jest! Jesteś podekscytowana pierwszym zjazdem? Ja też. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ojej, słuchajcie. Początki są naprawdę ciężkie. Czuję się, jakbym pierwszy raz miał deskę na nogach. Nie wiem, czy to się nagrywa w ogóle. Bo podobnie jak w swoich okularach, w tych goglach, nie widzę kompletnie nic. Chyba się nagrywa. Super. Czekamy na słonia. Chciałoby się powiedzieć jak zwykle, ale naprawdę ciężko. Powroty są ciężkie, słuchajcie. Ale widok. Dzień. O, jest! Trombonosy, kłapouchy. Wel szatan. Ja też zapomniałem, jak się jeździ. Właśnie tu mówiłem, że strasznie ciężkie są takie powroty. Ja mam jeszcze nową deskę. Czuję się kompletnie, jakbym pierwszy raz miał na nogach deskę. Ja też, a jest super warunek. Mało ludzi tu startuje. No. Zabawię, że i dzieci wyprzedzają. Nie wiem. Ja mam to samo, nie martw się. Ale dobry jest śnieg dzisiaj. Super jest. Nie no, jest. Nie wiem, czy to widać. Warunek jest rewelacyjny. Rewelacyjny. I tak przez najbliższe 5 dni. Słuchajcie, inna sprawa jest taka, że czuję się jak drewniany, bo przytyłem na świętach z 56 kilo. Gdzie jest słoń? Słoń się zsuwa, ale do przodu, to znaczy do dołu, to najważniejsze. Bo było tak, że słoń się zsuwał do góry i to jest mały problem. Za dużo ważę do tej deski, serio. Nie, to nie słoń. Słoń jedzie tu. Słoń, chodź! Ale widzę po trąbce, że chyba jest uśmiechnięty słoń. Uśmiechnięty jest słoń, czy nie? Uśmiechnięty jest słoń? Tak, ale to jest normalnie, że to jest styl słonia. To jest nie vloguj tego po prostu. Dzisiaj jest jakoś... Jak ja bym chciał tak umieć. Straszna technika, ale no też dzisiaj nic, zero, no naprawdę. To może nie pierwszy wyjazd, ale taki trzeci wyjazd na darty to... Ale chciałem powiedzieć, że właśnie po tobie, jak jedziesz, to widać, czy jesteś uśmiechnięta, czy nie. Ja sobie wiem, że jestem uśmiechnięta. Tak, że jesteś uśmiechnięta, że trochę się boisz, ale wcale nie jest tak źle. A widać, jak jest tak krytycznie. A jak jest krytycznie, to widać, oczywiście. Po czym się poznaje, że jest krytycznie? Że słoń podjeżdża pod górę. Nie, nie widziałem właśnie. A to już kojarzę, że to będzie fajna taka długa, prosta trasa. Nigdy w życiu nie jechaliśmy tą trasą, chyba nie. Aha, ale wygląda na płaszczkę. Tak, to będzie taka płaszczka, bardzo długa i zjedziemy tam do
między Leogangiem a Zalbach do tego krzesełka i wjedziemy po stronie Zalbach już wtedy. Spoko. Miau. Przyspieszymy, to później będzie wyglądało, że słoń szybko jedzie. Słoń. No, nie.
jest ciekawy. Tam pójdę do ciebie, Słońciu. A więc tak, od góry co my mamy? Bielizna termiczna, na to mamy Polarek, to super. Co miałam na dartach. Mamy do tego dresiki i buty z futerkiem znanej marki odzieżowej. No to są idealne buty po hotelu. No idealnie, no idealne. W ogóle cała kompozycja jest idealna. A jeszcze mogę pokazać moją cudowną fryzurę po dzisiejszej wilgoci i pod kaskiem. Dyson by tego lepiej nie zrobił. Prima sort. Gdzie jesteś, Słoń? Po nartach? Jak dzisiaj było? Fatalnie, a ty cały czas nogowało. Jak fatalnie? Super było. Jeździłam pługiem, ale wiesz... Ale piękne te... ujęcie. Czerwony słoń po nartach i... Nie. Patrzcie, tam jeszcze gondolki jeżdżą. Jeszcze możemy na jakiś zjazd pojechać. Piesek idzie. Piesek, idzie piesek. I co teraz? Sauna. Sauna, sauna, sauna. Gdzie ty teraz idziesz? Wprowadź, Słoń. Będę szedł za tobą. A ludzie dopiero schodzą. O, kostiumy były kąpielowe do kupienia. Proszę zostać ten basen zamknięty. Słoń, kliknij. Tu jesteś. Trochę parujesz, no. Nie, czy to widzicie? Widzicie na pewno, no? To mi nawet ręka paruje. Słucham? Nie obraca się po stronę całego. No to też będzie. Dawaj słoń swoją. Nie. No to chodź, no. Nie lubię zimną stopę. To cicho, to cicho. Nie utopię, nie utopię. Cześć, kochani. Mówiłeś do nich chyba wcześniej. Nie, nie mówiłem, mówiłem do naszych znajomych, ale... Nie, ale wcześniej nagrywamy z aparatem. Nie wiem, kiedy pójdzie ten vlog, ale kochani, życzymy wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Lew i... Wyszcie, bo i składamy życzenia. Cześć, słuchajcie. I siedzimy z... Weź go nie utop. Cześć kochani, pozdrowienia z jacuzzi. Nie utopię, Słoń, nie martw się. Nie, ja coś utopię. Ja nic nie utopiłem. Dobrze. Fajnie się tu siedzi, ale mogłoby być tak pół stopnia cieplej. Pół stopnia cieplej mogłoby być. Ale ja... jakbym wyszedł na chwilę, to przymarzł do barierki. Naprawdę jest. Musi być z minus 8 albo coś takiego, bo... Ręce przylepiły mi się do barierki, mokre ręce, no, do metalowej barierki. A nie wiem, czy nas tu widać za tej pary, a pokaż im jeszcze, jak fajnie jak gondolka jeździ. Już pokazuję. A takie akurat fajnie słoneczko zachodzi.
doświeżają. Mega. Mega stos. Milusia, co? Co? To nie jest zaparowane, to jest szron mróz. Tak. Jeszcze boję teraz z tego wyjść, bo to będzie szok. Aha, nie jest tak źle. Mam nadzieję, że zamek w drzwiach się nie zatrzasnął. Zdając nas. A tutaj chyba możemy przeskoczyć do pokoju, wiesz? Tak, tam jest. A nie. Nad basenem. No tam widać nasz balkon. Może. A, jeszcze do basenu. Jeszcze do basenu, a basen tu. Tam chyba widać, czy otworzyli basen, ale ja się nie wynurzę, bo jest za zimno. Nie wydłużaj się, lew. A, nie będzie widać. Nie będzie. Bo to tam jest basen, nie? Tam chyba właśnie było tak widać. Dobra, przenosimy się na saunę, czy na basen? No, zaraz się przenosimy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tylko takie duże lustro tutaj mamy. Chciałam wam pokazać moją nową, nie nową w sumie, bo lew mi kupił kiedy? Jakoś jesienią tą bluzę. Tak, czy latem? Tak. Chyba może tak. Latem jeszcze? Jakieś... I kojarzycie, ja mam taką białą bluzę z misiem z Ralfa. Tamten mis jest żeglarzem? Nie, taki jakby idzie na plażę chyba. Mhm. Jako coś takiego. No i właśnie teraz był w nowej kolekcji, był miś narciarz. Więc dostałam od lwa w prezencie, ale teraz ma swoją premierę, bo oszczędzałam ją. Nie nosiłam jej, czekamy aż pojedziemy na narty. Wyprasowałam ją przed wyjazdem, niestety mi się trochę pogniotła, bo miałam dużo rzeczy upchanych w walizce. Nie mam makijażu, bo buzię mam po prostu, nie wiem czy zobaczycie w tym świetle, ale mam mega czerwoną po nartach, jak zwykle się odmroziłam. Więc nie chcę jej męczyć makijażu, umyłam tylko włosy, ułożyłam i nałożyłam z Dr. Zelens to serum, które ma, przesuwam się, żebyście nie widzieli tam bałaganu w tle, które ma właśnie za zadanie niwelować takie zaczerwienienia. Do tego mam leginsy i moje buty, których pewnie większość nie znosi, ale są świetne. Tak, mega wygodne właśnie. Tak, żeby chodzić po hotelu, kask nie zaczepia. A to jest w ogóle mój nowy ulubiony drink. To jest Fragolino? Fragola? Mhm. Czy Fragolino? Fragolino. I to jest prosecco z musem truskawkowym. Tu nawet widać na dnie. I chyba z jakimś dodatkiem jakiegoś soku, czy czegoś takiego. Bardzo dobre. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie piłam. Bardzo mi smakuje, więc to jest moje aperitivo przed kolacją. No i tak, wczoraj byliśmy na kolacji, ale już was nie zabierałam, bo byliśmy mega padnięci. A dzisiaj weźmiemy i wam pokażemy, co tam ciekawego w trawie piszczy, co będziemy dobrego jedli. No i tak, tak wam na szybko chciałam outfit pokazać, także cheers. Na przystawkę dzisiaj mamy tatar z Pstrąga. Lew już demoluje. Dobry? Bardzo. A na danie główne mam pieczony ser owczy z owocami w miodzie. Ciekawie to zabrzmiało, więc stwierdziłam, że spróbuję. Ale w ma co? Wieprzowinę z tagliatelle w sosie gorgonzola. To jest pork filet z tagliatelle w sosie. Mhm. O, smacznego. Smacznego. A na deser jest tort z fasoli tonka. Bardzo jestem ciekawa. Z czego? Z fasoli tonka. Co to jest fasola tonka? Fasola tonka. Taki rodzaj fasoli. Tak jak... Jak co? Nic. Lew ma autocenzurę.